czasie wieczerzy Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi. Tyle fragment z Ewangelii Janowej z 13 rozdziału. Mocna zapowiedź Jezusa o zdradzie Judasza i o zaparciu się Piotra wprowadza nas w zbliżającą się Jego mękę. Wszystko dzieje się w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy Mistrz ze szczególną czułą miłością zwraca się do uczniów. Nie ukrywa prawdy wydarzeń, które nastąpią, nie rezygnuje z miłości, która do niczego nie przymusza, ale pozostawia w wolnej decyzji. Boli nas ta postawa Judasza, zadziwia nas postawa Piotra, jego pewność siebie. Ale najpiękniejsza tutaj jest szczera miłość Pana do jednego i drugiego. Jezus w tych wydarzeniach ujawnia wielkie serce Boga dla człowieka. Nie odrzuca ani Piotra, ani Judasza, tylko mówi im prawdę o nich samych. Dla opamiętania, dla zawrócenia, dla przemyślenia swoich decyzji. Maryjo, bolesna Matko Pana, podpowiadaj nam, jak najlepsze decyzje na drodze naszej wiary. Pomagaj szczerym sercem wszystko oddawać Panu, oddawać Jemu samych siebie. Pomóż trwać w serdecznym dialogu z Panem, opowiadać Jemu prawdę swojego serca. Módlmy się w różańcu o wierność Bogu, o niezdradzanie Go, kiedy przyjdą próby, kiedy pojawią się pokusy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia. Pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.